Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dedus Events. Jedziemy dziś do Ruchocic, restauracja Smaczny Zakątek, dawniej Kaprys. A więc byliście już tam ze mną i to nie raz. Także będą schody, no będzie ciężko do wnoszenia. No ale co ja poradzę? Jedziemy przygotować osiemnastkę, zapraszam do oglądania. To jestem na miejscu. Jestem na miejscu. A może zanim zacznę wnosić, to pójdę jeszcze się dowiedzieć, czy na pewno nic nie zostało odwołane. No, to co, widzimy się chyba jak będę miał pownoszone, nie? No może coś nagram w międzyczasie jeszcze. No noszę już głowy właściwie. Jeszcze mi została tu walizeczka z komputerem w samochodzie i... Część sprzętu mam już na sali, a część tylko w korytarzu. Zobaczcie, z przyczepki mam już wszystko. Trochę mam tu w korytarzu, resztę już mam tam na sali. No trochę mam na sali, ale żeby tam nie otwierać za dużo drzwi, bo tam już klima jest włączona, no to resztę sobie postawiłem na korytarzu. I za chwilę tylko pownoszę już tylko z korytarza na salę. Mówię wam, jest dzisiaj tak duszno. Może nie ma słońca, może nie ma jakiegoś upału, ale jest tak duszno, taka wilgotność, że jestem cały mokry. Dobrze, że na tej sali ta klima działa, bo jednak jak się tam wejdzie, to od razu ulga. A bez tego dzisiaj to by była masakra. No, chyba wszystko. Krzesełka nie biorę dzisiaj. Tam praktycznie od razu przy moim stanowisku mam dzisiaj stolik. Chodźcie na salę zobaczyć. To jak jest klimat, to od razu ulga. To wygląda jak matryca DLP. W projektorach DLP matryca tak wygląda, tylko że całe to
To zajmuje mniej więcej centymetr na centymetr, taki kwadracik centymetr na centymetr i tam jest z milion, a może więcej takich lustereczek, które się odchylają do światła albo od światła. No. Wiecie co, ja chyba zanim to pownoszę na salę, to chyba jeszcze pójdę samochód przestawić, póki jest miejsce. No, póki jest miejsce, to wzdłuż tego zielonego sobie stanę, tak jak kiedyś, wzdłuż drogi. Dobra. No i co, może być? Ładnie, nie? Patrzcie, ile części do samochodów. Ja pierniczę. Na tym regale tam. Jasny gwint. No, to co? Światła wam ogarnięte. Teraz chyba sobie zrobię jeszcze uplighting, wytwornicę dymu podłączę, no i później laptopy na głośnienie i będę miał gotowe. No, to mam gotowe. Półtora godziny jeszcze do rozpoczęcia imprezy, a już właściwie wszystko mam, tylko powłączamy wtyczki jeszcze i można odpalać. To co, odpalamy? Odpalamy. Jest. Dobra.
i światła. Okej. No i ten od wytwornicy i świateł przedłużacz idzie tutaj. Dobra. Ten jest od uplightingu. Dobra, świeci. Świecą wszystkie. Oprócz ostatniego. Głowy już ruszają. Dobra. A co z tym ostatnim? Wtyczka pewnie niedopchnięta. Pewnie. Dobra. Co dalej, co dalej? I tutaj nagłośniej. O. Tak. Uplighting, nagłośnienie światła i dymu. O, wytwornica jeszcze. No, wszystko mam gotowe, także zobaczcie sobie, jak wyszło. Dzień dobry.
Kończę sprzątanie. Za 8:15. Ostatnie walizki jeszcze muszę spakować. Mam już zniesione tutaj na dół. Roznosiłem z góry jeszcze te ostatnie sztuki. Załaduję. Bumbulatorem tradycyjnie drzwi zastawione. No tak. Dobra, wszystko. Światło zgaszone, o, flaszeczkę na drogę. Światło zgaszone. Wszystko przypięte, zabezpieczone. Okej. Dobra, tu wszystko świeci, działa. Tutaj też. Kółko, linka, kutka, łańcuch jest ok. Nie siadaj na flaszkę. Dobra. Światło. Pas jest etol włączony. Zobaczcie, za 6:15 wyjeżdżam. Tu jeszcze w lusterku, o, smaczny zakątek. Dobra, ruszam. O, jeszcze przyczepkę w lusterku widać. Muszę podgrzewanie włączyć jeszcze. O. Dobra, wyjeżdżam na drogę. Także to tyle na dziś. Co jeszcze mogę powiedzieć? Czekajcie, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Kurde, no... Umęczyłem się teraz na tych schodach znowu. Kurde, jestem cały mokry. Nadal jest tak duszno. Zobaczcie, jest 4:00 rano. I nadal jest tak mega duszno. Tak sobie myślę, chyba trzeba będzie jakoś to ukrócić, ten granie na piętrach. I po prostu kasować większą stawkę, po prostu się pytać, czy jest na piętrze, czy nie. Jak będzie na piętrze, to po prostu od razu mówić, że będzie drożej i koniec. Albo ktoś zapłaci drożej i będzie mnie po prostu stać na zatrudnienie dodatkowej osoby, która pomoże mi nosić. No i po prostu, no żeby nie marnować sobie zdrowia, no bo to się odbije tylko i wyłącznie na moim zdrowiu, a no, jak komuś będzie za drogo, to po prostu będę grał gdzie indziej, tak? No, u kogoś innego, no bo nie wiem jak to inaczej rozwiązać, ale to jest chyba jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy, że po prostu jak jest sala na piętrze, to liczyć drożej i brać sobie dodatkową osobę do która pomoże mi to nosić, no bo jednak no tak, to się prędzej czy później odbije na zdrowiu i tylko na tym stracę, także no nie powinno to tak wyglądać. Dobra, to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!